1000 lat. Bo w pierwszym dokumencie, jakim nazwa Brzostek została wymieniona, to był dokument Benedyktów Tynieckich, którzy w 1100 roku w dokumencie własnościowym swoich włości wymieniali miejscowość, osadę Brzostek. Czyli musiała ona już istnieć co najmniej w XI wieku. I później przez cały czas należała do klucza tynieckiego Benedyktynów. I tak jak wspomniał pan burmistrz, w 1367 roku otrzymała prawa miejskie od opata tynieckiego. Ale warto tu, proszę państwa, przypomnieć również, że król Władysław Jagiełło w roku 1394 nadał uroczystą lokację miastu Brzostek na prawie niemieckim, na tak zwanym prawie magdeburskim, z wójtem, z radą, z władzą sądowniczą i z tak zwanym zasadźcą, który pełnił rolę gospodarza miasta. Później w następnym wiekach średniowiecznych Brzostek utrzymywał ten status. Warto wspomnieć, że były tutaj najazdy tatarskie, najazdy księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego, który w roku 1657 i 58 bardzo ten teren i to miasto spustoszył, ograbił i dopiero w następnych latach znowu Brzostek się odradzał jak przysłowiowy Feniks z popiołów. I w okresie zaboru miał autonomię, samorząd po 1867 roku i ta trwała ona aż do lat 50. W imieniu Parlamentu Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego chciałem wyrazić szczere gratulacje dla waszej społeczności lokalnej,